Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zrobić sobie dość spore zakupy, no bo jak możecie zauważyć, na moim koncie jest ponad 1 000 000 euro. A to dlatego, że znalazłem wszystkie znajdźki, które były dostępne na mapie, było ich 20. No a za każdą z nich otrzymywałem 50 000 euro, co łącznie dało 1 000 000 euro. No i teraz pokażę wam lokalizację tych znajdziek, chociaż dokładnie nie pamiętam, gdzie się wszystkie znajdowały. Ale większość pamiętam. No jedna znajdowała się gdzieś mniej więcej tutaj. Jedna była gdzieś tu, tutaj była trzecia chyba. W miasteczku były trzy znajdźki, jedna była tutaj koło piekarni. Jedna była gdzieś tutaj koło ławki, no jedna była tutaj koło tej rzeki. Jeśli chodzi o kolejne, to jedna była w tym miejscu, na budynku. Kolejna była w tym lesie, mniej więcej w tym rejonie. Kolejna była tutaj koło tego punktu skupu. Następna była kawałek dalej w tym miejscu, tutaj koło domu. Kolejna była tutaj w tym rogu mapy. Następna była tutaj też koło jakiegoś budynku. Kolejna była tutaj w tym takim parku, w tym miejscu mniej więcej. Kolejna była tutaj koło punktu skupu. Następna była tutaj koło tego mostu. Tu się znajdowała kolejna. Następna była tutaj koło tego jeziora, na tym takim wcięciu tutaj w to jezioro. No i jeszcze jedna pamiętam, że była w tym lesie. Chociaż sobie na YouTubie znalazłem filmik, gdzie były pokazane te wszystkie znajdźki, więc jak chcecie wiedzieć dokładnie, to możecie sobie poszukać na YouTubie. Są różne poradniki, jak znaleźć te znajdźki. No ale to dosyć szybko mi zajęło zebranie tych wszystkich znajdziek, no bo większość znajdowało się niedaleko siebie. Ale okej, jeśli chodzi o zakupy, no to dzisiaj na pewno będę chciał zakupić sobie dwa nowe ciągniki. Dlatego też przyjechałem tutaj tą Valtrą oraz Tetorem, no i też będę chciał kupić nowy paszowóz, no bo jednak ten... Z tym paszowozem trochę schodzi ładowanie tej kiszonki, a ja będę chciał sobie zakupić paszowóz samojezdny. No i też przyjechałem kombajnem, ale jego nie będę sprzedawał, tylko będę chciał sobie kupić żniwiarkę do kukurydzy oraz słoneczników. Więc okej, przejdźmy do sprzedaży starych maszyn. Podchodzimy sobie tutaj. No i jeśli chodzi o tą Valtrę, to ona ma wartość 42 tysiące, no i mamy 16 godzin pracy, więc sprzedajemy sobie tą Valtrę. Okej, mamy też Zetora. On ma też wartość prawie 40 tysięcy euro i ma 13 godzin pracy, więc sobie go sprzedajemy. No i jeszcze nam został paszowóz. No ja go sobie niedawno zakupiłem, ale wolę sobie kupić teraz ten samojezdny. Okej, no i mamy prawie 1 150 000, no więc przechodzimy do zakupów. No już poza odcinkiem wybrałem sobie ciągniki, które będę chciał kupić. Jeden to będzie ciągnik z kategorii małe ciągniki i będzie to ten John Deere. Okej, jeśli chodzi o markę kół, to myślę, że może to być marka Continental. Całkiem fajnie wyglądają te opony. Wybierzemy sobie też większą konfigurację silnika, dzięki czemu będzie miał on 140 koni mechanicznych. No więc kupujemy sobie tego John Deere'a. I przejdziemy do zakupu drugiego ciągnika. On będzie już z kategorii średnie ciągniki. No i też zastanawiam się nad tym John Deere'em, ale wybrałem tamtego, bo jest ładniejszy, bardziej mi się tamten podoba. No i tutaj wybierzemy już taki trochę większy ciągnik i będzie to ciągnik marki Landini. Bardzo fajnie, że ta marka dołączyła do farminga, no bo mają oni naprawdę bardzo fajne maszyny rolnicze. No i tu w sumie możemy wybrać markę Michelin, jeśli chodzi o opony. Wybierzemy sobie też większą konfigurację silnika, dzięki czemu będzie miał on 225 koni mechanicznych. No i też możemy zmienić kolor, ten bardzo fajnie wygląda, ale chyba bardziej podoba mi się ten błękitny kolor. Więc wybieramy go sobie w tej konfiguracji. No i okej, teraz przejdziemy jeszcze do... kupna paszowozu. Mamy tutaj 4 paszowozy do wyboru. Ja sobie wybiorę ten najtańszy za 158 000. Ma on 17 metrów sześciennych pojemności, więc sobie go kupujemy. No i też jak widzicie, mam bardzo fajną rzecz, czyli ten podbierak do kiszonki, dzięki czemu nie będę musiał ładować jej łyżką, tylko będę mógł podjechać sobie do silosu, no i załadować kiszonkę. Okej, przechodzimy teraz do kolejnych rzeczy. Teraz pora na zakup żniwiarki do kukurydzy oraz słoneczników, no i będzie to żniwiarka marki Capello. Szkoda, że nie możemy zmienić koloru, żeby bardziej pasowała, ale okej, kupujemy sobie tą żniwiarkę. No i jeszcze musimy oczywiście kupić siewnik punktowy do kukurydzy, słoneczników, może też jeszcze siać nim buraki i bawełny oraz soję. Myślałem nad siewnikiem marki Kuno oraz Amazona, ale chyba wybiorę tego Amazona, no bo można nim jechać 16 km na godzinę, natomiast tym siewnikiem można jechać 10 km na godzinę. Ten co prawda jest trochę szerszy, ale i tak wolę ten, bo muszę pracować trochę szybciej. Więc okej, kupujemy sobie ten siewnik. No i nad resztą maszyny będę musiał się jeszcze zastanowić, bo zostało mi... zobaczmy,
prawie 600 tysięcy, więc będę musiał się zastanowić nad kolejnymi maszynami. Myślałem o tym kombajnie do buraków, ale jednak on ma trochę mało pojemny zbiornik, więc musiałbym go często opróżniać. Tutaj mamy też na przykład mulczery. Chociaż one zwiększają plon o kilka procent, ale nie jest to zbyt dużo. Ten mały jest do sadu, a reszta jest do ściernisko, więc tu na razie chyba odpuszczę raczej te mulczery. Mamy też jeszcze tutaj rozrzutniki, no i w przyszłości będę musiał zakupić sobie nowy rozrzutnik na pewno. Ponieważ już trochę mi się tego obornika uzbierało krów, no i będzie się go zbierało jeszcze więcej. No więc na pewno będę musiał zakupić nowy rozrzutnik obornika oraz beczkę na gnojówkę, ale to też dopiero za jakiś czas, więc tu muszę też sobie zostawić trochę pieniędzy. Więc tu nad niektórymi maszynami będę musiał się jeszcze zastanowić. Mam też jeszcze pojazdy, no i za jakiś czas będę chciał jeszcze wymienić tego mojego Massey'a Fergusona. No i pewnie kupię sobie tego Massey'a, bo on jest nowszy, wygląda bardzo fajnie, no i też ma dość sporo moc, ale ten ciągnik sobie kupię może w kolejnym roku. Jeśli chodzi o maszyny do uprawy czynienia cukrowi, bawełny, winogron oraz oliwek, to raczej te uprawy sobie na razie odpuszczę, tak samo jak ziemniaki, no bo jak widzicie, ten kombajn jest naprawdę bardzo drogi. Nawet obecnie mnie na niego nie stać. Ewentualnie mógłbym zająć się też uprawą buraków cukrowych, no bo ten kombajn jest trochę tańszy, ale nadal jest to dosyć sporo, więc chyba raczej te uprawy jeszcze odpuszczę. Możemy też jeszcze przejść do budynków, bo zastanawiam się nad postawieniem kilku budynków. Myślałem nad postawieniem nowej zagrody dla zwierząt. I były to by albo owce, albo świnie. Zagrody dla owiec są dosyć tanie. No i do hodowli owiec wystarczy tylko zapas siana. Ale raczej chyba wcześniej chciałbym rozpocząć hodowlę świń. No i lecz jeśli chodzi o hodowlę świń, no to będę musiał na pewno uzbierać sobie trochę zapasów zboża, żeby karmić te świnie. Natomiast to raczej też później. Możemy też jeszcze przejść do produkcji, bo tu mamy kilka ciekawych obiektów do ustawienia, są generatory. No i słyszałem, że te panele słoneczne są dosyć opłacalne, chociaż to zależy od miesiąca, no bo tu jak widzicie mamy podane 9 tysięcy zysku miesięcznie, no ale wiadomo, że w lecie, kiedy jest więcej słońca, no to możemy zarobić znacznie więcej niż w zimie, kiedy tego słońca jest mniej. Też słyszałem, że szklarnie są dosyć opłacalne, a zwłaszcza uprawa sałaty, więc może postawię sobie jeszcze kilka szklarni, ale o tym zdecyduję już poza odcinkiem. No bo to jeszcze chciałem sobie zakupić nowe pole numer 42, to pole sobie zakupię na wiosnę i zasieję tam może kukurydzę albo słoneczniki. No i jeśli chodzi o kolejne pola, to one są dosyć drogie, te pola w tym obszarze. No ale może ewentualnie jeszcze pole numer 37, ale tu się zastanowię, bo chciałbym postawić może jakiś panel słoneczny. No i zobaczę, czy nie będę musiał jeszcze kupić jakichś innych maszyn. Więc okej, teraz zajmiemy się złożeniem tych maszyn na gospodarstwo. Może na początku weźmiemy już żniwiarkę do kukurydzy, więc wsiadamy sobie do kombajnu. No i weźmiemy tą żniwiarkę i odwieziemy ją na gospodarstwa, później pojedziemy tymi ciągnikami oraz paszowozem. Ok, więc podczepimy sobie tą żniwiarkę. No i jedziemy na gospodarstwo. No i tym kombajnem raczej pojadę sobie na skróty, bo jedzie on 20 km na godzinę, więc żeby było szybciej, to pojedziemy sobie na skróty. Ale tymi maszynami raczej pojadę już sobie drogą. Ale tak jak wspomniano, z kolejnymi zakupami się zastanowię, no bo myślę, że postawiłbym sobie ten panel słoneczny, żeby mieć stały dochód miesięczny. No, nad kolejnymi rzeczami się zastanowię, bo też szklarnie byłyby fajne, zwłaszcza uprawa sałaty. No i też w przyszłości chciałbym rozpocząć hodowlę dodatkowych zwierząt, na przykład owiec albo świni. Jak będę miał świnię, to będę miał jeszcze więcej obornika oraz gnojówki do nawożenia pól. No i też oczywiście będę mógł sprzedawać te świnie. Jesteśmy już prawie na gospodarstwie. Tą żniwiarkę sobie gdzieś odstawię, chyba raczej obok tych wiatr na maszyny, może koło tej stodoły sobie odstawię tą żniwiarkę. No i na razie podczepię tą żniwiarkę do zboża i odstawię sobie kombajn do wiaty. Ok, więc zostawmy sobie tutaj tą żniwiarkę. I podczepimy sobie żniwiarkę do zboża i sobie ją postawimy i sobie odstawimy kombajn z powrotem do wiaty. Ok, teraz przejdziemy do złożenia nowych maszyn. Mam tutaj ten ciągnik marki John Deere. No i wygląda on bardzo fajnie, bardzo podoba mi się ten ciągnik. Myślę, że ten silnik wezmę tym ciągnikiem marki Landini, a teraz sobie pojedziemy tym John Deere'em na gospodarstwo.
też w środku bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy dużo tych różnych zegarów oraz ekranów, już dużo tej elektroniki jest. Okej, możemy już jechać na gospodarstwo. Pojedziemy sobie teraz przez drogę. No i ten ciągnik będzie do takich mniejszych prac, na przykład do pracy z chwastownikiem albo do zgrabiania lub przetrząsania trawy. No i też sprzedam setora, który miał konsolę do tura, więc będę musiał sobie jeszcze poza odcinkiem podjechać klasem i założyć sobie konsolę do tura, bo myślę, że chyba raczej tura sobie założę do tego klasa. Okej, więc na razie sobie tutaj ustawię ten ciągnik, a później sobie pochowam te maszyny pod wiaty. Więc niech sobie tutaj stoi ten ciągnik, teraz wsiadamy do ciągnika marki Landincer, jest to naprawdę bardzo fajny ciągnik. Zobaczmy sobie w środku, też jest tu już dużo ekranów oraz elektroniki. Więc okej, podjedźmy sobie tutaj do tego siewnika i podczepmy go, żeby go zabrać na gospodarstwo. A jeszcze musimy go napełnić, więc kupmy sobie paletę z nasionami. Ok, mamy tutaj ziarno, więc sobie kupujemy tą paletę. No i możemy podjechać jeszcze napełnić ten siewnik. Więc napełniamy go sobie, a widzę, że zostało sporo tego ziarna, więc sobie podjadę może później tym moim siewnikiem Pottinger do zboża i sobie uzupełnię resztę tych nasion. Ok, pojedziemy sobie drogą oczywiście. No i ten ciągnik może jechać też 52 km na godzinę, więc może być on bardzo fajny do transportu, bo jest to też bardzo mocny ciągnik, więc powinien sobie na spokojnie radzić z tą przyczepą wypełnioną zbożem. Okej, ten ciągnik sobie tutaj też postawimy w tym miejscu na gospodarstwie, jeszcze przejedziemy tutaj paszowozem. My zaraz wybierzemy sobie paszowoz, no i jak widzicie mamy ten podbierak do kiszonki, dzięki czemu będę mógł znacznie szybciej nabierać kiszonkę. Okej, tak możemy go sobie rozłożyć, no i tędy się tutaj wysypuje kiszonkę. No i też widzę, że ten paszowoz może jechać 40 km na godzinę, więc też całkiem spoko. Więc dosyć szybko powinniśmy dojechać na gospodarstwo, no i też bardzo fajny widok jest z kabiny. Okej, więc zaparkujmy go sobie w tym miejscu, później oczywiście go chyba wstawię do obory dla krów, żeby na bieżąco dawać krowom paszę mieszaną. Ale okej, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.